Cześć, witajcie, jestem Przestrzymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I w tym odcinku będziemy recenzować lepkie zabawki. Zabawki to są w takim pudełku. Przepraszam za hałasy w tle, ale no jednak lekcja musi być w tych filmach. Jest w takim pudełku, jest ono już lekko otworzone. Nie wiem, czy to dlatego, że je już otworzyłem, czy było otwarte, raczej już je kiedyś otworzyłem. Kiedy je otworzymy, to możemy wyjąć zawartość. A w środku są lekkie zabawki. Mamy trzy różne modele lekkich zabawek. Niestety broszura dołączona do zabawek nie opisuje, które są zrobione z jakich tworzyw, a może jakie są ich specjalne właściwości. Być może są identyczne, a być może się czymś różnią. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Więc w dotyku są lekkie, trzeba to przyznać. Więc chyba działają tak, jak powinno. Jak się je wyjmie, to można je rozciągnąć i strzelić. W taki sposób. Na przykład jak przylepię sobie do czoła, to się nie trzyma. To też jest ważna informacja. Ale na przykład jak wezmę sobie telefon i przykleję, a to też się nie trzyma. Ale się trzyma na przykład... Nie. Chyba do niczego się nie trzyma. Przykleję sobie do monitora. Też odpada. Słuchajcie... No, ta lepka zabawka jest raczej mniej udana niż ta poprzednia, którą miałem przyjemność recenzować kilka lat temu. Natomiast być może jej niebieski kolor sugeruje właśnie, że ona nie jest lepka, a powinienem skorzystać z innej. Mamy do wyboru jeszcze szarą i żółtą. Tutaj jest miejsce na niebieską, zaraz ją schowam. Teraz skorzystamy z szarej, lepkiej zabawki. Zobaczmy, jak właśnie ona się prezentuje. Wygląda na bardziej lepką, wam powiem szczerze. Trzyma się mojego palca. Nie trzyma się mojego czoła. Nie trzyma się telefonu. Nie trzyma się stołu. Słuchajcie, ta lepka zabawka, to jest ciekawe, jest pusta w środku. Mogę ją tak nacisnąć i wtedy widać, jak wycieka tutaj coś. Widzicie ten bąbel? Widzicie? No jest to bardzo nieciekawe w wyglądzie, muszę przyznać. Nie da się pęknąć tego bąbla. Pęknął. Mam nadzieję, że nic teraz nie wycieknie. Więc zdecydowanie szara zabawka jest bardziej lepka, ma pustą głowę. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, jakie właściwości ma żółta zabawka, to musicie poczekać na następny odcinek. A żeby nie było za łatwo, to następny odcinek będzie, kiedy ten odcinek dostanie 1 000 000 lajków. Zachęcam do polubienia tego filmu, pokazania znajomym. No i jeśli dobijemy 1 000 000 lajków, to wtedy pokażę wam również właściwości żółtej zabawki. I z tego, co tutaj poza kadrem ją dotykałem, to zdecydowanie warto ten 1 000 000 lajków uzbierać. Ale to już pozostawiam do Państwa decyzji. No i jeśli się wam ten odcinek podobał, mam nadzieję, że się wam podobał, to serdecznie zachęcam, żeby zasubskrybować mój kanał, napisać komentarz, co sądzicie o tym filmie i polubcie ten film. To również byłoby dla mnie ważne, pomaga mi w prowadzeniu kanału. Nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć dużo lajków. Do widzenia.